czy w porównaniu z innymi świętami chrześcijańskimi, no przede wszystkim z Wielkanocą, która rzecz jasna w chrześcijaństwie jest świętem najważniejszym. Jak się zatem narodziło Boże Narodzenie i z jakiej potrzeby? Proszę, wcale nie z Niemiec. Z Niemiec to mogła przyjść tylko choinka. Boże Narodzenie ma krótką historię. Choinka to przyszła ze starożytnego Babilonu. Przede wszystkim do Wielkanocy. Ja bym doprecyzował, że ma krótką historię w porównaniu wyłącznie do Wielkanocy. Ponieważ raczej jest starsze niż wszystkie inne święta. A niestety. Odkładając na bok niedzielę jako te podstawowe święto. To trzeba słuchać, kochani. Co tygodniowe święto chrześcijańskie, będące niestety też, jak to chrześcijanie, pierwsi chrześcijanie często mówili, małą Wielkanocą, małą Paską. Do Niemczech trafiła, to była gdzieś indziej. Chrześcijanach nie ma zielonego pojęcia. Z pierwszego wieku to że świętują, Babilonie, świętują Paskę, jak żył Nemrot, że świętują niedzielę. Rozdział Księgi Rodzaju, nie mamy łowca, śladów, nie na przekór Jehowie, na przekór Jachwę, czyli myśliwy, łowca i zły święto człowiek pojawia się polował, tak dość nagle, był rozszarpany przez dzikiego zwierza, albo wieku. Był zabity. Już, to można się domyślić, jak takiego złego to teraz to jest robi pijak leży, a wtedy na wschodzie, na zachodzie to się pojawia, i zabili go. W zasadzie jakoś tak równolegle jego w Palestynie matka i w Rzymie. I żona zarazem, i kochanka, posadziła na jego grobie pewne drzewo. Z najważniejszych świąt. A no właśnie. I tak już zostaje, choć na początku nie jest taką zupełnie oczywistą sprawą. Że chodziło o to, że igiełka i jej wieczny kolor zielony musiał być w postaci choinki, symbolizował to, że on nie umarł, ale żyje w zaświatach. Tutaj też chodziło o życie pozagrobowe, no przed czym Żydzi się bronili, czego Jachwę zabranił, bo to wszystko oczywiście była nieprawda, ale kolor zielony, wieczne igiełki, wiecznie żywe drzewko symbolizowało, że można tego, o czym ksiądz wspomniał. Pierwsze wieki chrześcijaństwa pokazują, że faktycznie chrześcijanie Bożego Narodzenia jako takiego nie obchodzą. I to również widać w Ewangeliach. Narodzeniem Chrystusa, historią narodzenia Chrystusa zajmuje się w zasadzie jedna z Ewangelii, która nam to szczegółowo opowiada. Natomiast pozostałe tą kwestię pomijają, jest ona mniej ważna. Powiedzmy, jest ona mniej ważna. Dlatego, że w ogóle w kulturze chrześcijańskiej narodzenie Chrystusa i w tej pierwotnej teologii chrześcijańskiej to narodzenie Chrystusa nie miało aż takiej wagi, jak jego późniejsze nauczanie, jakby, działalność, wreszcie śmierć i zmartwychwstanie. Bo to jest jakby istota chrześcijaństwa. To, że Chrystus się narodził, z tego jeszcze nie wynika istota chrześcijaństwa. Natomiast Epifania, faktycznie to jest święto już kultywowane dość wcześnie, przede wszystkim dlatego, że ciekawa jest jego wymowa. To jest wymowa objawienia się Chrystusa, ale nie tylko wobec swojego własnego narodu, ale wobec różnych innych narodów. Ci trzej królowie, którzy mają przybyć, to nie królowie, mędrcy, magowie, bo tak oni są opisywani w Ewangeliach, a później w Ewangeliach apokryficznych, w apokryfach, no to mamy nawet ich nie trzech, ale nawet kilka tysięcy. To są przedstawiciele, czy symbole osób, które są innej wiary, czy są poganami, więc Chrystus objawia się innym ludziom. To jest dla chrześcijan, pierwszych chrześcijan, zwłaszcza z tych narodów pozażydowskich, niezwykle istotne, że samo narodzenie to jeszcze nie koniec. W tym narodzeniu jest jeszcze objawienie się innym narodom i podarowanie się Boga przez Boga innym narodom. To jest bardzo istotne, dlatego samo Boże Narodzenie jest tak mocno związane z Epifanią, bo nie tylko Bóg się rodzi, ale również rodzi się dla wszystkich narodów dla całej ludności. No ale to się wydaje sprzeczne z takim dzisiejszym rozumieniem hierarchii, powiedzmy tak. Popularnie rozumiane tych dwóch świąt. No, ale gdybyśmy zapytali teologicznie, no to które z tych świąt w gruncie rzeczy jest istotniejsze? Czy w ogóle należy budować takie zestawienie hierarchizujące? Rozumiem, że dość szybko już zmierzamy w stronę dyskusji na temat wyższości świąt wielkanocnych nad bożonarodzeniowymi, a bożonarodzeniowych nad Epifanią. Rzeczywiście jest coś takiego jak hierarchia świąt. Właśnie raz. Jeśli się otworzy według tego obecnie
obecnie obowiązujący w kościele mszał, czy liturgię godzin. Tam z przodu jest tabela pierwszeństwa ksiąg liturgicznych. I tam jest, tabela jest dość długa i skomplikowana, ale też dość jednoznaczna. Najważniejszym wydarzeniem w ciągu roku jest święty triduum męki, śmierci i zmartwychwstania naszego Pana. Czyli nawet nie Wielkanoc sama w sobie, tylko wydarzenia całego triduum paschalnego od Wielkiego Czwartku do Wielkiej Nocy, wszystko razem. A później na drugim miejscu, jako równe rangom, są święta Narodzenia Pańskiego, Objawienia Pańskiego, zwiastowania Świętej Marii Pannie i Niebowstąpienia Pańskiego i zesłania Ducha Świętego. Te święta są na równie, jest tak zupełnie oficjalnie, tak zupełnie oficjalnie, to dzisiaj w Kościele można powiedzieć, że Objawienie w Kościele Katolickim ma taką samą rangę jak Boże Narodzenie, o tyle, że nie ma drugiego święta. Tak? Ale to rzeczywiście jest bardziej tutaj kwestia już kultury popularnej. No, oczywiście czujemy, że Boże Narodzenie jest bardzo ważne. Myślę, że wielu ludzi uważa to za święto ważniejsze niż tak w praktyce dla nich, ważniejsze niż święto Wielkanocy. I tu w tle są rzeczywiście kwestie teologiczne. To jest trochę to, co tutaj pan doktor mówił o tym, że dla tych zupełnie pierwszych chrześcijan najważniejsza jest kwestia śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, tego, że Jezus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie nas wybawi. Wokół tego się koncentrowała ta refleksja przez pierwsze wieki. Ale właśnie od IV wieku, a jeszcze bardziej w V wieku, w dyskusjach teologicznych na pierwszy plan przechodzi właśnie bardziej kwestia wcielenia. To jest trochę tak, że Wielkanoc jest jednak konsekwencją Bożego Narodzenia. Że bez Bożego Narodzenia Wielkiej Nocy by nie było. Natomiast Boże Narodzenie, które same w sobie wydaje się być, jeśli się nad tym zastanowić, wydarzeniem właściwie jeszcze trudniejszym do wytłumaczenia niż Wielkanoc. Bo jeśli Jezus był Bogiem, no to w sumie zrozumiałe jest to, że był silniejszy niż śmierć i że mógł zmartwychwstać. Natomiast co skłoniło Boga do tego, żeby stać się człowiekiem? I co to właściwie znaczy, że Bóg stał się człowiekiem? To jest temat sporów teologicznych przez 200-300 lat, najgorętszych sporów teologicznych, jakie były. I święto Bożego Narodzenia też gdzieś w środku tych sporów się mieści. Opowiada. Jako święto, które właśnie tak bardzo mocno podkreśla to, że rzeczywiście Bóg staje się człowiekiem, nie przestaje być Bogiem, ale staje się w pełni człowiekiem. Że to nie jest tak, jak różne poglądy, które zostały odrzucone przez Kościół, głosiły, że na przykład to był tylko pozór, że Bóg przyjmuje pozór ludzkiego ciała, że tak naprawdę nie doszło do żadnego wcielenia, tylko taki, nie wiem, jak to nazwać, taki hologram, tak wszystkim się wydawało, że widzą człowieka, tak naprawdę to był po prostu Pan. Albo, że Bóg wszedł w ciało Jezusa, tak jakby, nie wiem, tak jakby, właściwie tak jakby założył garnitur na siebie, także nawet miejsce ludzkiej duszy zostało zastąpione w Jezusie przez Boga. I że w związku z tym Jezus nie był tak naprawdę człowiekiem. Te poglądy zostały przez Kościół odrzucone. I święto Bożego Narodzenia, które to jest pewnie jedna z pierwszych rzeczy, jakie jako dzieci słyszymy. Boże Narodzenie. Każdy to pamięta od czasu, jak ma 4-5 lat. My się nie zastanawiamy, co to znaczy. Tak samo jak co to znaczy Matka Boża, Matka Boga, Matka Stworzyciela. Tymczasem, kiedy właśnie wielcy teologowie IV-V wieku zaczęli się nad tym zastanawiać, to ich to szokowało. Zaczynali to kwestionować, a niektórzy podkreślając prawdziwość tego, tym bardziej pokazywali, jak ważne jest Boże Narodzenie, podczas którego świętujemy tę właśnie tajemnicę. No właśnie, szokuje to także umysły ludzi współczesnych i umysły nowoczesnych, powiedzmy od co najmniej XIX wieku, o tym, jak mówiono w pierwszych monografiach i jak się mówi jeszcze do dzisiaj na temat Bożego Narodzenia jako takiego kryptopogańskiego święta. Jeszcze będziemy pewnie na ten temat rozmawiać, ale chciałbym dalej pójść tropą święta Epifanii, bo ksiądz profesor Naumowicz w swojej książce pisze o tezie, hipotezie badawczej obecnej w nauce skoncentrowanej na badaniu chrześcijaństwa pierwotnego. Pisze o takiej tezie, że to święto tak naprawdę ma swój rodowód gnostycki,
że pierwsze zapisy dotyczące epifanii, przyjęcia chrztu przez Chrystusa, wiążą się z gnostykami, którzy szczególnie czcili ten moment w życiu Chrystusa. No ale ich liturgia miała wyglądać oczywiście zupełnie inaczej niż ta liturgia kościelna. Była związana przede wszystkim z czytaniem tekstów, z nabieraniem mądrości, a więc tego, o co chodziło gnostykom, bo w końcu przypomnijmy, że gnoza mówi o zbawieniu nie poprzez wiarę, tylko poprzez wiedzę, poprzez szczególne objawienie. Ma także zupełnie inny stosunek do cielesności. Bardzo wiele sekt gnostyckich potępiało cielesność, czy jakby mówiły o tym, że ich doktryny głosiły wybawienie od cielesności jako zbawienie także, a więc nie było tego momentu afirmacji ciała, która wiąże się w tej kościelnej doktrynie, która obecna jest w tej kościelnej doktrynie w ciele. No właśnie, więc skoro te pierwsze zapisy dotyczące święta Epifanii pochodzą od gnostyków, no to może taki heretycki rodowód ma to święto? Panie doktorze. To myślę, że tu ksiądz będzie bardziej kompetentny, jako zajmujący się starożytnością. Także tutaj oddam jakby odpowiedź na to pytanie, bo myślę, że tutaj ksiądz będzie trafnie potrafił na to pytanie odpowiedzieć. Znaczy, to są dwie rzeczy. Jedna rzecz, że może na chwilę nie mówmy o Epifanii, tylko mówmy o 6 stycznia. Bo to jest właśnie ten problem, o którym wspomniałem na początku, że ta data Bożego Narodzenia budzi wątpliwości jeszcze w IV wieku. I 6 stycznia jest jedną z tych dat, która jest przez jakiś czas uważana za datę Bożego Narodzenia. I przynajmniej w pierwszej połowie IV wieku na wschodzie, zwłaszcza w Palestynie, po prostu obchodzi się 6 stycznia Boże Narodzenie. Bo w końcu przyznajmy, to trzeba naszym słuchaczom także chyba dopowiedzieć, że w pierwszych wiekach chrześcijaństwa poszukiwano usilnie odpowiedzi na pytanie, kiedy dokładnie, w sensie historycznym, urodził się Jezus Chrystus. Tak. No, to nie ma, to, że to było obchodzone na wschodzie, to nie ma związku z tym, że dzisiaj nasi bracia prawosławni obchodzą mniej więcej w ten dzień Boże Narodzenie, bo to z kolei wynika z reformy kalendarza, którą podjęto w XVI wieku na Zachodzie, którą zaproponował papież Grzegorz XIII i wskutek tego prawosławni pozostali przy kalendarzu juliańskim i to Boże Narodzenie wychodzi po prostu te 12 chyba dni w tym momencie później. Ale wracając do Epifanii, rozumiane jako święto, właśnie jako święto chrztu bardziej, ponieważ Epifania, nam się na początku tej audycji już mówimy święto Trzech Królów, ale zwłaszcza w tradycji wschodniej, ale także w tradycji zachodniej, jeśli się weźmie teksty nawet dzisiejszej liturgii godzin, to tam w antyfonach na uroczystość objawienia mówi się tak naprawdę o trzech wydarzeniach, podczas których dokonuje się objawienie Jezusa. O pokłonie magów, czyli o tym, o czym pan doktor mówił, o tym objawieniu się Jezusa narodom. I to jest szczególnie powszechne w Kościele katolickim, no pewnie dlatego też, że Kościół jest katolicki, czyli powszechny, powołany wygłosić Ewangelię wszystkim narodom, więc jest to szczególnie ważne. Ten wymiar misyjny szczególnie dużo się mówi w Kościele tego dnia o misji. A to jest jakby ten pierwszy z tych elementów tam wymienianych. Drugim elementem jest chrzest Jezusa w Jordanie. Trzecim elementem jest objawienie się Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej, czyli pierwszy cud zapisany w Ewangelii według świętego Jana. To nie jest tak, że idea, że Jezus się objawił podczas chrztu, ma korzenie gnostyckie. Natomiast rzeczywiście jest tak, że gnostycy szczególnie podkreślali ten moment. Ponieważ wiele z tych prądów gnostyckich w II wieku, w III, podkreślało, że to jest ten moment, gdy Chrystus stał się Bogiem, albo stał się równy Bogu, że był człowiekiem, który w tym momencie dostępuje jakiegoś specjalnego oświecenia, jako jakiejś szczególnej łaski. No i od tego momentu rozpoczyna swoją działalność. I to bardzo dobrze współgra z tą doktryną gnostycką, z tymi dwoma elementami, o których pan redaktor mówił, to znaczy z pierwszym, że dojście do zbawienia wymaga jakiegoś takiego specjalnego oświecenia na wzór tego, które doznał Jezus podczas chrztu. A po drugie, właśnie ta niechęć do cielesności omija się to, co w różnych heretykach w pierwszym wieku budziło opór, czyli ten cały cielesny, fizyczny aspekt Bożego Narodzenia. Tak, te wszystkie pieluszki, to małe dziecko, które nie mówi. To było coś, co budziło u niektórych ogromny opór, bo to się wydawało takie jakieś nieracjonalne, że jak to jest, że Bóg, który jest czystym duchem, ma się stać dzieckiem, które właściwie nie panuje nad swoimi odruchami.
Odpowiedź ortodoksji była taka, że Bóg stał się człowiekiem podobnym do nas we wszystkim, z wyjątkiem grzechu. Więc także we wszystkich naszych fizycznych słabościach, także w naszej cielesności. No ale to jak ja po prostu tutaj gorzał gnostyckim tego święta. Czy rzeczywiście to święto wywodzi się od jakichś misteriów, czy liturgii gnostyckich? Albo te obrazy to źródło gnostyckie prawdopodobnie bierze się również z tego, że takim centrum gnostycyzmu jest Egipt. I niektórzy nawiązują tutaj do daty 6 stycznia jako daty związanej również z dawnymi wierzeniami egipskimi, związanymi z dawnymi wierzeniami z tymi terenami Egiptu. I to próbują wiązać, że dlaczego gnostycy sobie wokół tego 6 sierpnia stworzyli święto? Ano dlatego, że pierwotnie na terenie Egiptu 6 stycznia obchodzono również święta związane z tamtejszymi bóstwami. Natomiast ja bym chciał jeszcze dodać do wypowiedzi księdza, uzupełnić, że bardzo dużo, jeśli chodzi o rozumienie święta Epifanii, dodało nam średniowiecze. Średniowiecze, które często w takim ogólnym rozumieniu to jest epoka, w której ludzie odchodzą od swojej cielesności, gdzieś się cielesnością brzydzą. Jest wręcz przeciwnie. To właśnie w średniowieczu jest taki powrót do cielesności, zwrócenie uwagi na cielesność, i to święto Epifanii bardzo mocno podkreśla cielesność w bardzo wielu wymiarach. Bo nie tylko taką cielesność ludzką, ale cielesność wynikającą też z pewnej rzeczywistości, w której człowiek żyje. To jest święto związane na przykład z tym, że podkreśla się, że Chrystusa przywitali nie tylko przedstawiciele różnych narodowości, czytaj Trzej Królowie, ale też na przykład różnych stanów. Więc to święto staje się bardzo bliskie człowiekowi, niezwykle bliskie człowiekowi. To jest naprawdę sprowadzenie święta narodzenia Chrystusa, czy później powitania Chrystusa, objawienia Chrystusa, do bardzo takich elementarnych ludzkich spraw i ludzkich rzeczy. Zatrzymajmy się jeszcze przy tej dacie 6 stycznia, jako także dacie hipotetycznej narodzin Chrystusa, dacie, którą identyfikowano niegdyś, czy próbowano jakoś wskazywać na tę datę jako na datę narodzin Chrystusa, a nie ten 25 grudnia. Wiemy także, że w historii chrześcijaństwa pojawiały się jeszcze inne daty, takie wiosenne, kwietniowe albo nawet majowe. Czy dzisiaj możemy jakoś w przybliżeniu, w oparciu albo właśnie odchodząc od tych rozmaitych tradycji historycznych, ustalić najbardziej prawdopodobny moment, jeśli chodzi o rok, o porę roku, o miesiąc, kiedy narodził się Jezus Chrystus? I tak samo z tym krzyżem. Ani w Ewangelii świętego świętego Łukasza, ani w Ewangelii świętego Mateusza nie ma żadnych wskazówek co do pory roku, podczas której urodziłby się Jezus. To jest zupełnie inna sytuacja niż jeśli chodzi o Wielkanoc, która jest bardzo dokładnie wydatowana na 15 dzień miesiąca Nisan wiosennego. W związku z tym, oczywiście można potem było dyskutować, który to jest dokładnie dzień, ale w zasadzie posuwamy się do tego, żeby nawet dzisiaj potrafić ustalić datę dzienną dokładnie śmierci Jezusa. Jest to kilka hipotez, ale w takim dość zawężonym polu tych hipotez poruszamy. Także właśnie Wielkanoc jest rzeczywiście świętem historycznym, odnoszącym się do wydarzenia o bardzo... po prostu do wydarzenia o konkretnej dacie. Natomiast jeśli chodzi o narodzenie Jezusa, to wyraźnie widać, że gdzieś w tym drugim, w trzecim wieku chrześcijanie nie mają pojęcia, kiedy to mogło być. W związku z czym zaczyna się wybierać daty, które mają jakieś znaczenie symboliczne. Oczywiście jedną z najbardziej nasuwających się dat jest 25 marca. Data, która jest przy okazji astronomicznie jest to równonoc wiosenna. Jest to data, którą przyjmowano też jako datę w kalendarzu rzymskim z męki Pana Jezusa. Tak, no bo ta męka zmartwychwstanie Pana Jezusa jest łatwo datowana w kalendarzu żydowskim. Problem pojawia się, gdy mamy to przełożyć na kalendarz rzymski, czyli z kalendarza powiedzmy księżycowego na księżycowo-słoneczny, ale to już osobna, skomplikowana sprawa. Także przyjmowano być może, że Jezus po prostu narodził się tego samego dnia roku, którego zmarł. I stąd rozważano tę datę 25 marca. Inne daty też mają wymiar symboliczny. Symboliczna jest oczywiście data 25 grudnia, kiedy z kolei jest to przesilenie zimowe i początek wzrastania na nowo słońca. Tak? Jezus jest wielokrotnie porównany na kartach Nowego Testamentu do światła, także do wschodzącego słońca. Więc ta data nazywała się sama. Łączyła się zresztą, do dziś się łączy z 25 marca. Bo jeśli mówimy o tym, że Boże Narodzenie jest świętem wcielenia, świętem momentu, w którym
którym słowo staje się ciałem. To nie jest do końca prawidłowa odpowiedź. Ja kiedyś, jak w Białymstoku, w takim jednym